Hello everybody. Sąsiad chyba dzisiaj wcześniej też wstał i wyjeżdża do pracy. Gdzie? Co tu się stało? Przepraszam. Nie zapiąłem tej kamery. O, ona dostała ostatnio mocno od nas. Dobra, siadamy. Późno, jest 5 po, słuchajcie, jeszcze kanapeczki sobie zrobiłem. Kanapeczki z kotletem mielonym, słuchajcie. Także nie wiem ile widać, ale tak to mniej więcej wygląda. Kanapeczka, jedna i druga. Muszę je odłożyć w bezpieczne miejsce, tu może na bluzę. Nie wziąłem talerzyka, dobra. Więc zjem je po drodze za chwilę, bo jestem super głodny. Powiem wam, ile razy ja się dzisiaj w nocy budziłem, nie? Jakiś koszmar, ale nic, ale jestem wyspany, nie czuję się jakiś dojechany, tylko po prostu ta ilość elementów zbiorczych, jak nie jakiś hałas, ktoś chodzi, to pies, to kot. What the hell is going on? Dobra, jesteśmy na... Bluzę mam, w sumie nie założyłem, ale ja to jestem, wiecie jaki jestem chłop. Założę ją tylko wtedy, kiedy już naprawdę mi jest zimno. Wiatrak włączony, ogrzewanie włączone, zaraz się tutaj ciepło zrobi. Możemy lecieć, słuchajcie. Miłego dnia wam wszystkim życzę, zobaczymy się na stacji i na robocie. Mam nadzieję, że wszystko dzisiaj nam tam doschło. Wentylator został na tej małej ściance chyba włączony, został całą noc. Więc przygoda. No, nie wiem, czy dziadek go wyłączył, czy nie. Dołożył nam jeszcze tam dwa takie elementy do pomalowania, więc będę musiał wyskoczyć po farbę. Ja ogólnie dzisiaj mam też spotkanie biznesowe, więc pokażę wam może jeszcze jakieś nowe okolice. I co? I czekajcie na update'i. Moi rodacy, piękni, zdrowi, wspaniali, młodzi, pełni energii. Miłego dnia wam wszystkim życzę, miłego wieczoru. Zobaczymy się za chwilę. Let's go! Amerykańskich filmach. Nie wiem, czy dobrze, czy pamiętacie, jak w nocy jacyś detektywi albo dochodzeniowcy, albo policjanci skradali się amerykańskim pojazdem bliżej na przykład jakiegoś tam podejrzanego typa, gasili światła i podjeżdżali powoli. Nikt z was pewnie się nie zastanowił, jak to mogło w ogóle w rzeczywistości wyglądać, nie? Odpalony silnik, V8 najprawdopodobniej. W ogóle jak to było możliwe, żeby podjechali po cichu? Dzień dobry. Siemano, mordy. Dzień dobry. Czekaliście długo za mną? Pół godziny. No super. Czy ktoś się was kiedyś zastanowił, jak to było możliwe, że oni sobie tak po cichu tylko podjeżdżali pod delikwenta? Co? Właśnie do mnie to dotarło, bo chłopakom zrobiłem taki, wiecie, dowcip, tak podjeżdżałem, tak przy zgaszonych światłach. Nie wziąłem karty, muszę iść po kartę. A potrzebuję kawy z rana, tak jak ty. Miłego dnia. Zobaczcie, jak pięknie słoneczko już świeci. Prawie. Jest gdzieś tam za chmurami, słuchajcie. Wbijamy się, mgła, no. Mieliśmy moment na to, żeby pomalować na zewnątrz, słuchajcie, idealny, bo pogoda z każdym dniem się tutaj wcale nie poprawia, tylko pogarsza. Coraz dłużej mgła i tak dalej, więc
Zobaczmy, co słychać tu. Jak te ściany, czy wentylator dziadek wyłączył, czy nie. I jak tam w łazience, zaraz zobaczymy. Jak tutaj? Wentylator był włączony cały czas? Tak. To wyschło ogólnie, nie? No, tu końcówkę jeszcze mokre. Jaka końcówka? Tu mi się wydaje, że droga właśnie. No to trzeba przestawić wentylator ewentualnie. Ale tutaj wszystko jest cacy, słuchajcie, przeschło. No tak lekko, nie? Jakby... No, ja mi się wydaje, że ta ściana po prostu ma coś w sobie. Trzeba jak najszybciej to osuszyć, zagruntować i zapomnieć. No. Dobra, let's go. Jakiś ciul był. Ciul, kurde. Słuchajcie, doschł. Grzejnik jest ten włączony, jeszcze zostawiamy go. Tu farelka jeschwróg tam musi delikatnie dosnąć. W porównaniu z wczoraj to tak. Dzisiaj to już jest sucho, nie? Także to będzie dotarte. Odkurzacz Mirka. Słuchajcie, mamy specjalistyczny sprzęt, który wyciąga nam kurz od razu do odkurzacza. Mogę tu bez koszulki robić? Tak. Możesz, ale... Pokaż to. Czy wy pewnie to znacie i tak. Jest siateczka, jest rączka i bezpośrednio rura do odkurzacza. Także wciąga cały wór prosto do filtr, do tego, do worka. Jestem gotowy na basen. No, to musisz zasłużyć. Musisz to pomalować. Dobra, idę. Idę do Kamila. Także tam, ale chłodno, powiem wam szczerze. Tutaj na basenie to jest cieplutko, przyjemnie. Aż bluzę zdjąłem. Idziemy tam. Idziemy tam ogarnąć. Muszę przestawić ten wentylator. Ta ściana, zobaczcie, całą noc podsuszana. A i tak jeszcze na końcu jest wilgotna taka. Mi się wydaje, że tam to trzeba było dobrze, wiecie, zrobić jakieś zastrzyki czy coś. Ale to tłumaczyłem, że tylko bił dziadek powiedział. A, już. A jak on to powiedział? A ta ściana też była malowana kilka razy. No to jeżeli on się tym nie przejmuje, to ja tym bardziej, nie? Siemano. Poznajecie tego pana? Czapki nie ma. Włosy ma. Idziemy po farbę do Tool Station. I coś jeszcze miałem zobaczyć. Farbę łazienki i farbę na zewnątrz. No tak. Słuchajcie, mam farbę do zewnątrz. Mam farbę do łazienki. Powiem wam, dawno nie używałem Leylanda. Gościu powiedział, że nadaje się do ścian, sufitów, drewna. Suitable for kitchen, bathrooms and busy areas. Stain moisture resistant, easy to clean. Coś takiego, hard wearing mat, słuchajcie. I w macie, czyli też dobrze, bo te ściany wcale nie są jakieś wiecie, piękne, więc wszystko będzie w macie malowane, a ta farba podobno ma jakieś super właściwości. Leyland, w mojej opinii ogólnie to nie są najlepsze farby, nie będę was okłamywał. Ale że z braku laku nie mają farb tutaj. Ogólnie to jest jakiś straszny, że nie można normalnie kupić farb. Już teraz trzeba jechać do specjalistycznego sklepu albo B&Q, a tu nie mam takiego po drodze, więc zostaje mi albo Tool Station, albo Screwfix. Akurat tutaj taką farbę mieli, więc zaryzykujemy i zobaczymy, co to warte. Więc czekajcie na update. A ja się zawijam, lecę do boysów. Wszyscy na mnie czekają, aż wyjadę. No, pan jedziesz, czy pan stoisz? Wezmę sobie kawę, jakąś kanapkę z kosty i lecimy. Słuchajcie, jadę sobie tymi pięknymi drogami. No nie, bo to tak wygląda mniej więcej. Bardzo ładnie. Dalej mamy mgłę. Sobie tak rozkminiam, kiedy ja ostatni raz byłem na siłowni. Ostatni raz byłem na siłowni, prawie 3 tygodnie temu. Tydzień po szpitalu. I się zerwałem, słuchajcie. I do tej pory cały czas mam kontuzję, unikam ciężarów, podnoszenia jakichś mocnych rzeczy, choć i tak zrywam się co chwila gdzieś tam, żeby coś jednak pomóc podnieść i tak dalej. Dlatego dużo jeżdżę, pasuje mi to. Ale zastanawiam się, jaką konsekwencją była moja głupota. Bo tydzień po szpitalu stwierdziłem, że pójdę. Poszedłem i od razu chciałem zrobić to, co zazwyczaj robię. Zamiast zwolnić tempo, zrobić mniej, to
popsułem sobie jeszcze bardziej i teraz mam konsekwencje takie, że mam przerwę dłuższą niż tylko tydzień. Więc myślę, że tak, taka typowa kontuzja tego typu, zerwanie, te, które ja mam z tyłu, przy, wiecie, mięśnie dolne tu przy kręgosłupie, bo tak, tak je czuję, no to jest tak średnio 4 do 6 tygodni. I zobaczcie, gdzie jest biznes w tym wszystkim, nie? Nie opłaca się być głupim takim jak ja, bo konsekwencje są później długoterminowe. Więc moja rada oczywiście, na mojej krzywdzie, jeżeli czujesz się osłabiony, przeziębiony, albo nie daj Boże, po jakiejś wizycie szpitalnej, zwolnij. Daj sobie czas, bo inaczej skończysz jak Rafał. Taka przestroga. Nie bądź jak Rafał. Bądź mądry. Dobra, już jesteśmy blisko. Taka moja rozkmina. Jadę i myślę, kurde, jakim to wariatem jestem. A później narzekam, o, boli mnie, o, o. Piękne są tutaj okolice, słuchajcie, te ścieżki między... No w ogóle zapraszam Was chyba na spacer. Jeżeli nie pomyśleliście o tym do tej pory, to ja myślę, że zaczyna się właśnie pora na spacer. Przepraszam, po lesie. Bo jest naprawdę świetnie, kolorowo. Trochę mokro, ale jest, no klimat jest boski, nie? Ta mgiełka w ogóle gdzieś tutaj między drzewami i te kolorowe liście, no robią robotę, słuchajcie. Także na spacer, lećcie na spacer. Dobra, bo ja muszę lecieć, słuchajcie. Skopiowałem adres, a nie chciało mi wbić w mapę, bo kurde, tu jest zasięg taki dramatyczny, że to jest szkoda gadzi. No patrz, no nie mogę się tam połączyć normalnie jako człowiek. Zamraża mi się, nie? Nie ma zasięgu, choć niby mają Wi-Fi. No to tak wygląda, jakby go nie mieli. Dobra, nie będę czasu tracił. Idę do Adriana zanieść mu tą farbę, żeby wiedział, co ma robić. Tam tą farbę wziął. Emulsję? Chyba wziął. Dobra, zaraz zobaczymy. Idziemy. Tu już jest praktycznie pomalowane. Jak tam? Przemalowałeś to gruntem? Tak. Super. Słuchaj, to jest farba do łazienki, ale najpierw musisz przetaczować tym, nie? Tą farbą wziąłeś, nie? Farbę. Tą farbą będzie malował. Gdzie ona jest? No. Tym przetaczujesz właśnie na biało, ale tylko file, nie? Głównie te ciemne miejsca. Ja już bym poleciał sobie wszystko. Wszystko? Po kolei. No jak wszystkie i... A tu jak doszło? Ja bym postawił wentylator, żeby to... Wiesz co, tutaj jest trochę brud. Ja myślę, że coś z tą ścianą jest nie tak z tym. No on potrzebował tam odkurzać do siebie i przedłużać, więc... Ale już wziąłeś od niego, nie? Przedłużacza i... To musisz wziąć ten przedłużacz od niego. I tyle. Daj temu dosknąć najpierw. Nie? Chwilę. Wstaw tu wentylator. Posprzątam, że daj tak, tyle odłożę, płytki. To tamto i... Dobra. Ja muszę lecieć na wycenę, słuchaj. Powiem wam, jestem pełen podziwu tego gościa, nie? Już 2 dni próbuję te wszystkie liście przegonić, nie? I co próbuję coś przegonić, to mu spadają nowe. To jest jakieś niemoralne dla mnie patrzeć na to. Bym powiedział, chłopie, weź tą maszynę zabierz stąd, nie? Weź lepiej grabie, przegraw to szybko. Ale co on ma za grabie? Boże, ja bym go do roboty nauczył, nie? Mokro. Dobra, słuchaj, to co, wentylator tam zostaw, idź tam Adrianowi tylko to przygotuj i on będzie już malował, nie? Dobra, wentylator mu tylko trzeba postawić. O to mi chodzi. Wziąłeś ten wentylator? Nie. Przedłużacz? Nie. Żeby to było, wiesz, suche, nie? Dobra, bo się martwię tym kawałkiem ściany, wiecie? Teraz to jest mokre, bo grunt, ale poza tym jest wszystko przytarte, posnagowane, no wiecie, upiększyliśmy te ściany, bo to było tragedia. Także teraz już będzie cac. Let's go. Jadę na wycenę. Zobaczymy się w Aldershot, czy coś takiego. Dobra, słuchajcie, idziemy zobaczyć całą naszych robaczków. Ja dopiero wróciłem z powrotem od Bartka. No kawał drogi, powiem wam szczerze. Kawał drogi, projekt malutki. Nie wiem, czy w ogóle będzie sens się tam wybierać. Bartek, nie obraź się, ale... Nawet nie mam jakby no, nie wiem nawet od czego zacząć licząc, nie? Bo tam są 2 pokoje do pomalowania, 4 szapki na krzyż w kuchni, wiecie. Łazienkę Bartek powiedział, że zrobi sam. Jakoś tak nie widzę potencjału finansowego. Jest. I daleko.
więc muszę to przemyśleć z boysami, dowiedzieć się, co oni na ten temat myślą i damy znać. Poza tym tutaj chyba już jest git. Tu jest pomalowane na pewno w środku. A jak tam majster? Jak ta ściana ogólnie? Co? Jak ta ściana? Doktorem zacząłem malować. Przykryj sobie może parapet, co? Bo nie domyjesz tej farby za chwilę. I tak by się... Ja wiem, ale to będzie ciężko, wiesz? A kolor wygląda ten sam, nie? Nie wiem. No, dobra. Także tu się zrobiło jasno. Trzeba będzie to poukładać wszystko. Potaczować gdzieś tam może belkę czy coś, ale ogólnie tu już było taczowane. I tyle, słuchajcie. I tak to wygląda. Tak samo, świeżo. Idziemy zobaczyć, co na łazience. Słuchajcie, jest update taki, że mamy łazienkę na raz cykniętą, ale jeszcze trzeba ją raz. Wiatraczek tutaj zostawiamy, żeby wodę schła ta strona, bo ja jej nie bierze po prostu. Poza tym czyszczenie jakieś dookoła i przemalowanie tego na drugi raz, job done. Tam w środku mamy skończone praktycznie. Jakieś może porządki zostały. I na zewnątrz, co zostało nam, to tak, te okna uzgodniłem, że na czarno polecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. To nie jest jakaś duża rzecz do zrobienia. Poprosił mnie o tą ścianę, o której wam mówiłem wczoraj. Jest tutaj. Ale czy ja tędy wyjdę? Chyba tak. A zamek jest ten specjalistyczny, zrobiony. Zobaczcie. Teraz dopiero będę mógł to otworzyć. O! Także ta ściana i kawałek tamtej ściany jest do przemalowania, ale to prosta rzecz. Także myślę, że to będzie ogarnięte jutro. I tyle, słuchajcie. Chcemy to pozamiatać, posprzątać i do widzenia. Żeby też nie przyjeżdżać tu w piątek bez sensu, nie? Także zostawiamy wiatraczek. Niech tam pompuje powietrze. Idę do Kamila, zobaczę, jak to tam wszystko jest. Tu tylko same powietrze by wdmuchało. I to tak musi zostać. Także idziemy jeszcze tam. Nie zapomniałem o was, tylko po prostu jakoś tak szybko czas zleciał. Słuchajcie, odwiozłem chłopaków, wysadziłem ich i teraz mam czas na to, żeby pogadać. Słuchajcie, zaczynam dojrzewać do jakichś takich momentów. Nie wiem. Zmęczony jestem czasami niektórymi rzeczami, ale to jeszcze nie przyszedł na to czas, żebym o tym rozmawiał. Po prostu pewne rzeczy po prostu... Wow! Więc jutro chcemy tam skończyć, ale czy się uda? Nie mam zielonego pojęcia, ponieważ ja jutro muszę wyjechać wcześniej o godzinie 3, żeby zdążyć z synem na basen, a to jest kawał drogi, słuchajcie. Ogólnie o tej godzinie, tak jak teraz, to my łapiemy wszystkie korki, wszystkie. Jutro mam nadzieję, że tam skończymy to, co jest do skończenia, bo trzeba przemalować łazienkę, jeszcze ją tam posnagować w kilku miejscach, bo zauważyłem jakieś pierdoły i to trzeba zrobić po prostu. To nie jest tak, że ja obok tego przejdę i albo udam, że tego nie było. W środku, jeżeli chodzi o ścianę, no to Kamil pomalował wszystko. To tam jest ok. Kamil pomaluje nam okna na zewnątrz i tą ścianę ja im pomogę ogólnie pomalować, żeby nie było, bo zaraz się coś dziwnego wydarzy, więc muszę dopilnować, żeby to na pewno się stanęło. Więc jeżeli Kamil będzie malował okna, to pomaluje tam balustradkę. To pierduje z wałeczkiem. I ta ściana, no to wiecie, godzina roboty, położysz i ta ciach do przodu, nie? To jest ściany na zewnątrz, a szczególnie tam, gdzie nie ma nic, to szybko idą. Więc to pomaluję, tak żeby na dwa razy było pomalowane w ciągu dnia, z samego rana raz, później dwa. Mam jakąś wycenę jutro, więc też nie mogę się spóźnić. A to wszystko jest po prostu później w tych korkach, to dostaję szału, powiem wam szczerze, dostaję szału. Pojechałem w ciągu dnia na tą wycenę. Ogólnie wiecie, no nigdy nie wiecie, co oglądacie, nie? Uważam, że szkoda mojego czasu na lecenie tam po taki malutki projekt i tym bardziej, że część tego projektu mój kolega chce zrobić sam w ogóle, więc będę musiał chyba mu powiedzieć dziękuję za zaproszenie, ale nie widzę w tym sensu, bo to jest po prostu ciężko się nawet rozpędzić. Jak ja miałbym tam z dwójką ludzi wpaść, to
za daleko. Po prostu zwyczajnie za daleko. To my to tam zrobimy, ale no, to nie jest coś, co ja chciałbym ugryźć. Na miejscu, gdybym miał taki mały projekt, to jeszcze mogę go tam wcisnąć, nie? Bo jeżeli ktoś mi połowę już zabiera, bo on mówi, że łazienkę zrobi, no to tym bardziej zostaje dużo mniej tej pracy. Stwierdzam, że nie. Muszę mu powiedzieć, że nie będziemy chyba zainteresowani, jeżeli to ma być część. Chyba, że będzie chciał cały oddać jakieś normalne pieniądze, to wtedy tak. Poza tym no. Więc słuchajcie, w piątek jest taki plan, jeżeli pogoda będzie, żebyśmy tam skończyli u mnie przed domem. A pogoda jest... Come on. Akurat ma padać w piątek, idealna. Akurat będzie idealnie. Co prawda niedużo, jest 50% pokazuje, ale akurat tylko w piątek pokazuje, że ma padać. Może o jakichś tam specyficznych godzinach, nie wiem. Nie zajrzę tam w ten sposób, ale... Poza tym co? W poniedziałek zaczynamy nowy projekt, więc czekajcie na update'y. Będzie się działo, tam nieduży domek i też muszę to wszystko tak ugryźć, żeby to szło, żebyśmy się nie cofali. Już mniej więcej wiem, co kto potrafi zrobić, więc podzielę obowiązki tak, żeby faktycznie ta robota szła. Zastanawiam się nad taką jakąś małą zmianą, słuchajcie, ogólnie przyszłościowo w swojej firmie, żeby ktokolwiek, cokolwiek u mnie robi, żeby brał to po prostu na cenę. Wtedy będzie inna odpowiedzialność, inny czas pracy i tyle. Ja jakoś tak to widzę ogólnie przyszłość, wiecie? Wtedy jest najłatwiej dla obu stron. Jedna strona wie, że musi pewną pracę wykonać, wie, że ma określony czas lub sama tym czasem sama sobie go organizuje za jakieś tam pieniądze, ale gdy się coś dzieje albo przedłuża, no to niestety no nie ma dopłaty z mojej strony. I to jest bezpieczeństwo, więc zaczynam powoli wchodzić w ten etap, że nie wiem, czy ja, jeżeli w ogóle nie pozamiatam budowlanką na przyszłość w ciągu następnych kilku miesięcy, w takim sensie, że po prostu sobie tam spokój, bo nie chcę, ja już fizycznie nie chcę brać tej odpowiedzialności za ludzi, powiem wam. Wiecie, bo to jest to, że ja mogę ogarnąć projekt, ja mogę załatwić klienta, mogę jechać na wycenę, mogę negocjować z klientem, zrobić wszystko. Odpowiedzialny mogę być za swoją pracę, ale za pracę ludzką nie chcę. Jakby już doszedłem do takiego momentu przez ostatnie lata, że i za każdym razem mi się coś takiego pojawia, że po prostu ja, opadają mi ręce. Słuchajcie, opadają mi ręce, ja nie chcę tego robić. Bo możesz być odpowiedzialny za siebie, ale ja nie chcę brać odpowiedzialności za nikogo. Po prostu zmęczyłem się. Zwyczajnie, przez tyle lat się zmęczyłem, dlatego tego nie chcę robić. I myślę, że w ciągu następnych kilku miesięcy zdecyduję, że jeżeli będzie ktoś miał mieć jakąś pracę do wykonania u mnie, no to dogadajmy się, ile za to chcesz. Przyjedź sam, weź swoje graty, zadbaj o to, o tamto, a ja przyjadę to odebrać, nie? I przedstawię po prostu, co jak ma być wykonane. Ta osoba da mi cenę. Job done. Kumacie, o co chodzi. I wtedy będzie najłatwiej. Ja myślę, że to jest jedyna słuszna droga. Przy większych firmach, gdzie ludzie, nie wiem, zatrudniają tam na ludzi na etaty, to i tak mi się wydaje, że są kontrole pewnego rodzaju, że albo się wyrabia z czymś w jakimś określonym czasie, albo robi coś według jakiejś jakości i wtedy nie ma tam, wiecie, konfliktu, nie? Więc ja powiem wam, dojrzewam do tego już dosyć długo. Już od tamtego roku tak naprawdę zredukowałem ilość osób, które pracują ze mną, a dwa w ogóle jakoś tak w te projekty, przez to też przestałem brać większe, bo mój mózg musiał odpocząć, powiem wam szczerze. Ja już przeszedłem przez wszystko, nie? Te wszystkie poprawki, koszty, jakie ja ponosiłem przez ostatni rok, dwa, to nawet nie chce mi się już do tego psychicznie wracać, nie? Dlatego, no. Robisz jak robisz, albo robisz to dobrze, albo robisz to źle. Ale nie chcę wchodzić w taki etap, że cokolwiek się dzieje, to i tak trzeba zapłacić. Cokolwiek się dzieje, to zawsze jest ekstra czas, żeby to poprawić albo coś. Jakby nie wszystko ogólnie, nie wszystko, żebyście mnie nie zrozumieli źle, bo to jest bardzo ważne, że są, nie wszyscy ludzie są doskonali we wszystkim, nie? I to jest bardzo ważne, co teraz mówię. Więc łatwiej będzie wam dobrać osoby, na przykład, nie wiem, robicie kuchnię, bierzecie gościa od kuchni,
robicie łazienkę, bierzecie gościa od łazienki. Bierzecie malowanie, bierzecie gościa od malowania. Bo jak zaczynacie używać gościa, który robi wszystko, znaczy w moim systemie pracy ja akurat posiadłem tą wiedzę, robię to tyle lat, więc jakby jestem pewny tego, jak robię, co robię. Mam tą wiedzę, jak te prace powinny być wykonane, ale to są wyjątkowe osoby, takie jak ja. Naprawdę. Bo ogólnie ludzie są tacy, że są skonstruowani tak i koniec. I oni nie ogarniają innego tematu, więc z punktu bezpieczeństwa dla takiej firmy jak moja, najlepiej by było wziąć gościa, słuchaj, mam malowanie, tego i tego, przyjedziesz, to, to, to i to, ile byś za to wziął? Przyjedzie, zrobi. Mam łazienkę, płytki do położenia. Ja tak w Londynie, powiem wam, dużo robiłem, że miałem po prostu ludzi do tego, czy elektryka, czy hydraulika, czy płytkarz, tak jak mówię, czy malarza. To przyjeżdżali ludzie i to ogarniali. Niektóre rzeczy, czyli lejberka tak naprawdę, lub organizacja pracy, bo potrzebny jednak ten człowiek jest od ciebie, był na miejscu, kontrolował sytuację, działał. Także wyprzedzam do przodu, ale myślę, że to jest jedyna słuszna droga i tak zrobił. Niech przyjedzie sam, weźmie swoje graty, bierze odpowiedzialność za graty, za to, za tamto, za pracę, a wy macie spokój. I to jest chyba to, co chciałem właśnie powiedzieć. Nie? Spokój, bo wystarczająco pracy już włożyliście w to, żeby tego klienta znaleźć, żeby uzgodnić finanse, dostać ten projekt. Super. I to jest... I dopilnować tego, żeby to było zrobione. Nie? Dlatego też wspominałem wcześniej już na filmikach w tamtym tygodniu, że chcę wejść też w ten etap takiego projekt menadżerstwa, że wolałbym przyszłościowo w ogóle tylko nadzorować projekt, powiem wam tak. Czyli jechać, uzgodnić, dopilnować, żeby ten projekt był właściwie zrobiony już nie tymi rękoma, ale ludzkimi rękoma, ale z tą wiedzą, którą mam, dopilnować tego, żeby ten projekt był zrobiony we właściwy sposób. Czyli być na każdym etapie tej pracy, sprawdzić, czy ta osoba robi to dobrze, dopilnować, żeby to zrobiła do końca. Klient zadowolony, ja zadowolony, wszyscy zadowoleni. Słuchajcie, ja będę się żegnał. Rozgadałem się, mam nadzieję, że meritum, jakby ten ogólny zarys macie w głowach, o co mi chodzi, ale czasami po prostu jestem zwyczajnie wyjebany. Więc od razu przypomina mi się cała ta moja dedukcja, dlaczego zacząłem wprowadzać te zmiany i myślę, że trzeba po prostu iść tą drogą, bo to musi iść tą drogą, zwyczajnie, nie? Także miłego wieczoru, dnia i poranka, kiedykolwiek to oglądasz, tu się nie nudzisz, słuchaj, tu się zawsze coś dzieje. Pozdro, ciao.